Serdecznie Państwa witam, dzień dobry. Dzisiaj 19 część z serii Czy Bóg zachowa swoich? Bóg zachowa swoich, część 19, pod tytułem Czy człowiek ma całkowicie wolną wolę? Jest to odpowiedź na pytanie kogoś, kto zadał takie pytanie. I jeżeli przejdziemy do tego pytania, to na samym początku musimy zaznaczyć, że zabrakłoby miejsca, gdybyśmy mieli wymienić każdą przyczynę, dla której utrzymujemy, według Słowa Bożego, że dziecko Boże jest bezpieczne w Chrystusie. Wierzymy, że jest to jedna z najważniejszych nauk Pisma Świętego, już o tym wspomniałem poprzednio. Skoro tak jest, zatem każdy fragment Pisma Świętego od pierwszej Mojżeszowej do Objawienia powinien w jakiejś mierze potwierdzić chwalebną dobrą nowinę, że kiedy Bóg dokonuje cudu zbawienia grzesznika, jest to realne zarówno w czasie, jak i w wieczności. I sednem doktryny o pewności wierzącego w Chrystusie jest stwierdzenie, że sprawa przemiany i zachowania wierzącego jest całkowicie Bożym przedsięwzięciem. To Bóg zbawia i to Bóg zachowuje. To Boża mądrość zaplanowała całą sprawę naszego odkupienia i Boża moc gwarantuje zupełnie wykonanie tego planu. I Bóg postanowił zrzec się części swojej suwerenności na rzecz człowieka, który to człowiek w czasie, kiedy jest Ewangelia mu głoszona, ma prawo uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli z tego uprawnienia nie skorzysta, to wtedy na wieki idzie do jeziora ognia i siarki, do piekła. I Bogu nikt i nic nie pokrzyżuje planu. W momencie, kiedy człowiek uwierzy w Pana Jezusa, jest na zawsze bezpieczny, na zawsze zbawiony. Zbawienie jest nieutracalne. Bóg gruntownie rozważył i wypracował wszystkie szczegóły dotyczące zbawienia chrześcijanina. Nic nie uciekło jego uwadze. Nie oparł Bóg niczego na niepewnym dziele ludzkim, bo dzieło ludzkie na pewno by zawiodło i dlatego w zbawieniu człowiek żadnej roli nie spełnia, z wyjątkiem tego jednego punktu, kiedy ma obowiązek uwierzyć Panu Jezusowi Chrystusowi, bo jest powiedziane wyraźnie, uwierz Pana Jezusa Chrystusa, kto wierzy w Syna ma życie wieczne. Jeśli ktoś wierzy, że Jezus jest Chrystusem, ten z Boga się narodził. I tak mówi Słowo Boże. Bóg zbawia z łaski. Czemu nie? No bo to by było głupie, gdyby nie. Właśnie to musi być łaska Boża i tylko łaska Boża. Musimy także pamiętać, że Bóg jest wyjątkowo zazdrosny o honor swojego Syna, o honor Pana Jezusa Chrystusa. Jest to planem Bożym, że w pełni czasu wszelkie stworzenie i wszelka moc we wszechświecie ugnie kolano i uwielbi Chrystusa. Cała wieczność będzie pełna chwały Pana Jezusa Chrystusa i niebiosa będą rozbrzmiewać uwielbieniem Pana Jezusa Chrystusa. I dlatego musimy mieć świadomość, że kwestia bycia zbawionym raz na zawsze, kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony, to nie jest tylko kwestia jakiegoś drobiazgu. To jest kwestia, która dotyczy chwały Pana Jezusa Chrystusa. A największym Bożym pokazem w czasie uwielbienia Pana Jezusa będą Jego odkupieni z ziemi. W tym czasie Bóg pokaże każdemu, co moc ofiary, doskonałej ofiary, doskonałego Chrystusa, co moc ofiary Chrystusa dokonała w sercach biednych, zbankrutowanych, zgubionych i beznadziejnych, bezbożników, grzeszników. Bóg usprawiedliwia bezbożnego. Bóg nie leczy zdrowych. To chorzy potrzebują lekarza, bezbożnicy potrzebują lekarza. I przyprowadzi tych, którzy byli martwi w grzechach i upadkach, a potem przemieni w doskonałe podobieństwo Jego umiłowanego, ukochanego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. To całe niebo wprawi w zachwyt. Już nawet jest powiedziane, że nawet sami aniołowie w te wspaniałości wejrzeć pragną. Nic nie przeszkodzi w Bożym planie.
Nie byłby przecież Bogiem, jeśli cokolwiek mogłoby się sprzeciwić Jego woli. To tylko Bóg jedynie zna wszystkie szczegóły przyszłości i wypracował te szczegóły przyszłości. Kiedy podejmował się zbawienia człowieka, w pełni zdawał sobie sprawę z problemu grzechu. Tak więc, kiedy Chrystus umarł na krzyżu Golgoty, na Golgocie, jako doskonała ofiara za grzech, sprawa grzechu została zamknięta, uregulowana. W śmierci Chrystusa kwestia grzechu, problem grzechu stał się kwestią Syna. I to zostało już raz na zawsze rozstrzygnięte, że kwestia grzechu została zamknięta, a śmierć Chrystusa jest doskonałą ofiarą Pana Jezusa Chrystusa. Musimy o tym pamiętać, że kluczowe jest do zrozumienia to, że Bóg wyszedł naprzeciw każdej przeszkodzie. Nie ma zbawienia dla ludzkości danego z łaski, które nie byłoby doskonałe i które nie trwałoby na wieki. Po prostu to byłaby jakaś fuszerka, a Bóg nie robi fuszerek. I to pytanie, o którym wspomniałem jako tytule dzisiejszego spotkania, czy człowiek ma całkowicie wolną wolę? Czy człowiek ma całkowicie wolną wolę? I może ja zacytuję w całości to dziwne pytanie, ono jest takie pokręcone trochę, ale no niestety tak jest. Czy nie mamy całkowicie wolnej woli? Może nie potrafimy podać żadnego wersetu, który mówi o bezwarunkowym, wiecznym bezpieczeństwie, bo takiego wersetu nie ma, skoro mamy całkowicie wolną wolę, kiedy człowiek jest zbawiony, jest na Bożym ołtarzu, na śmierć i życie, w służbie i poświęceniu i ani szatan, ani demony nie mogą go stamtąd wyrwać, tak długo jak zdecyduje się w Bożej łasce tam pozostać. Czyli widać, niby jest na tym ołtarzu, ale w każdej chwili mógłby według tego pytania zejść. No i powiem, przyznam, nie do końca rozumiem, o co chodzi pytającemu, o co chodzi autorowi tego pytania. Oczywiście nie ma wiecznego bezpieczeństwa dla kogoś, kto nie uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa. I człowiek nie ma całkowicie wolnej woli. To trzeba o tym pamiętać w momencie, gdy jest w szponach szatana. Kiedy jest niezbawiony, jest niewolnikiem grzechu. Kiedy się nawróci, z kolei sam człowiek rezygnuje z własnej wolnej woli. To jest taki akt ubezwłasnowolnienia się, oddania się po prostu do zamieszkania przez Ducha Świętego. Bo w momencie, kiedy człowiek się nawróci, w momencie, kiedy człowiek uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa, Duch Święty zaczyna mieszkać w chrześcijaninie. I to On sprawia różnego rodzaju przemyślenia, różnego rodzaju decyzje i ma na nie wpływ. Więc ta wolna wola, którą mamy w momencie nawrócenia, to jest w zasadzie pytanie, czy chcesz być niewolnikiem po prostu diabła dalej, czy otwierasz się na wejście Ducha Świętego do twojego życia, a On już będąc w tobie, będzie miał uświęcający wpływ na ciebie i wtedy się okazać może, że wszystko, co było w starym stworzeniu, twoją perspektywą, się całkowicie zmieni. Więc pod tym względem możemy powiedzieć, że w ogóle temat wolnej woli w nowym stworzeniu no jest tematem nieaktualnym. Dlatego, że jeżeli mamy pytanie o wolną wolę, no to jej nie miałeś jako niewolnik szatana. Jeśli dalej jesteś niewolnikiem szatana, dalej tej wolnej woli nie masz. I w tym momencie, kiedy się człowiek nawraca, staje się sługą Chrystusa. Znajduje przyjemność świętości jako zamieszkiwany przez Ducha kochającego Boga. Bo Duch Święty mieszka w środku człowieka. I jeśli zostałem zbawiony przez położenie całego siebie na ołtarzu Bożym, jak twierdzi autor pytania, no to był to błąd. Tak nie jest. Nie zostałem zbawiony przez położenie całego siebie na ołtarzu Bożym. Jest to jakaś dziwna koncepcja.
Natomiast faktem jest, że zostałem zbawiony, kiedy uwierzyłem w Pana Jezusa Chrystusa, kiedy zaufałem Chrystusowi, który oddał samego siebie jako ofiarę za moje grzechy. Nie utrzymuję się w zbawieniu przez poddawanie życia Bogu. Nie ma takiej koncepcji w ogóle. To Bóg trzyma mnie w dłoni swoją mocą. Łaska, która zbawia, jest łaską, która utrzymuje. I jeżeli tak, to nie od naszej woli zależy, czy jesteśmy bezpieczni. Bóg mnie wybrał, a ja powiedziałem na ten wybór amen. I gdyby w mojej gestii, w mojej wolnej woli pozostawał wybór, czy odejść od Chrystusa, to czy bym nie zginął? Na pewno bym wtedy zginął, bo moja wolna wola byłaby jeszcze skażona po staremu, starym człowiekiem przed zbawieniem, bo przecież Bóg usprawiedliwia bezbożnego. Więc ten bezbożny został usprawiedliwiony z łaski i on ma jeszcze pewne przyzwyczajenia z bezbożności i natychmiast byłoby to po prostu katastrofa by nastąpiła. I Pismo Święte mówi nam, że owce Chrystusa nie zginą. I jeśli popatrzymy na Ewangelię Jana, 10 rozdział, 27 werset, to tu kilka takich punktów myślę, że warto sobie wziąć pod uwagę. Mamy tam napisane, że owce moje głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną. I ja daję im życie wieczne i nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może ich wydrzeć z ręki Ojca. Czyli mamy jednoznaczną informację, że to jest niemożliwe. I powinniśmy się tego zapewnienia trzymać. Tutaj w tym fragmencie owce moje głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną. I ja daję im życie wieczne i nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. W tym fragmencie jednoznacznie widać zapewnienie o nieutracalności zbawienia. Jeżeli popatrzymy na werset 27, to ten werset 27 brzmi: owce moje głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną. Owcą nazywana jest osoba, która słyszy głos Chrystusa i idzie za nim. Jeśli ktoś mówi, że jest chrześcijaninem, ale nie słucha Bożego pasterza i nie jest temu pasterzowi Bożemu, czyli Panu Jezusowi Chrystusowi posłuszny, to niemal na pewno mamy do czynienia z kimś, kto jest zwykłym hipokrytą, zwykłym obłudnikiem. I nie ma to przynajmniej zewnętrznie nic wspólnego z prawdziwym chrześcijaństwem. Pan Jezus Chrystus mówi: owce moje głosu mojego słuchają. Owce moje głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną. Czyli owce moje głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną. I warto zauważyć tutaj, że Pan Jezus mówi wyraźnie o owcach: znam te owce, znam je. A już od razu przychodzi na pamięć wcześniej wspominany fragment z Mateusza 7:22-23. Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. To jest Mateusza 7 rozdział. Mateusza 7 rozdział. Okolice 22 wersetu. Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios,
lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem, idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Tu wyraźnie widać to. Nie wymyślam. Są te słowa wyraźnie pokazane tutaj. Czyli paluchem pokażę. Jest to jednoznaczne, że Pan Jezus Chrystus swoje owce zna, a tych zwodzicieli z 7 rozdziału Mateusza nie zna. I nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. A co jest wolą Ojca, który jest w niebie? Wierzyć w Tego, którego Ojciec posłał. I te słowa są jednoznaczne. Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Nigdy nie znał. W dniu sądu Pan Jezus nie powie żadnej zgubionej duszy, że kiedyś ją znał. Powie tej duszy: nigdy cię nie znałem. Nigdy cię nie znałem. I to jest wystarczające dla nas. To jest wystarczająca odpowiedź na nasze pytanie. Skoro Pan Jezus mówi, że zna swoje owce, to jeśli ktoś tą owcą kiedykolwiek został, czyli nie jest świnią, która znowu tarza się w błocie, nie jest psem, który potem zjada to, co zwymiotował, nie jest umytą świnią, tylko jest owcą, czyli innym zupełnie gatunkowo zwierzęciem. Narodził się na nowo i ze świni stał się owcą. Albo narodził się na nowo i z psa stał się owcą. Albo narodził się na nowo i z wilka stał się owcą. A nie, że dalej jest świnią, tylko trochę umytą, z kokardką pod szyją, albo pieskiem ładnie uczesanym, jak na wystawę udającego chrześcijanina. Nie, tak to nie działa. Owca to jest owca. I to nigdy cię nie znałem. To są słowa zupełnie inne niż te o owcach, o których jest powiedziane: znam je i one idą za mną. Skoro Pan Jezus mówi, że zna swoje owce, to jeśli ktoś tą owcą kiedykolwiek był, to Pan Jezus go zna. Zna i już. Po prostu poznał tą osobę i zna. I gdyby przez jakiś dziwny proces metamorfozy owca na powrót stałaby się świnią, albo kozłem, albo psem, albo wilkiem, to Chrystus nie mógłby powiedzieć do tej osoby: nigdy cię nie znałem. Nigdy cię nie znałem. Nie powie do owcy, byłej owcy. No, gdyby była taka możliwość. Oczywiście nie ma takiej możliwości. Ale gdyby była, to by powiedział wtedy: kiedyś cię znałem, ale teraz już cię nie znam. Zdanie wyraźne z Mateusza 7. Nigdy was nie znałem jest prawdziwe, ponieważ Chrystus daje swoim owcom życie wieczne i owca nigdy nie przestanie być owcą. Takie życie wieczne nigdy się nie kończy. I tutaj jest taki popularny przesąd, zabobon wśród niektórych osób, które przypadkowo są utracalnikami, że nie rozumieją, czym jest życie wieczne. Życie wieczne dla tych osób jest takim życiem, jakie miał rzekomo pierwszy Adam. I twierdzą, że skoro życie Adama dane było mu na pewnych warunkach, to analogicznie życie chrześcijanina, życie wierzącego w Chrystusa człowieka także działa, operuje na takich zasadach, że Adam musiał z tego wynika mieć wieczną naturę.
Kompletna bzdura. Takie rozumowanie pokazuje tragiczny błąd i to jest ten błąd, który popełniają ci, którzy myślą, iż życie, które Bóg podarował Adamowi, kiedy go stwarzał, jest tym samym życiem, którym operują, znaczy, które mają wierzący w Chrystusa ludzie. Nie jest to to samo, to jest co innego. I jeżeli w ten sposób mielibyśmy patrzeć, to nie jest to to samo, co życie chrześcijanina po nowym narodzeniu. To jest całkowicie inna inszość. Życie Adama było cielesne i Adam stracił to życie, kiedy zgrzeszył. Natomiast życie wieczne nie może zostać zaprzepaszczone. To jest zwyczajnie niemożliwe, bo nie byłoby wtedy wieczne, gdyby dało je się stracić. Byłoby chwilowe albo długoterminowe, ale nie wieczne. Dlatego Chrystus mówi zgodnie z tym do owiec albo o owcach, że nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki Pana Jezusa Chrystusa. Nie ma tutaj żadnego warunku postawionego. Nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. I ten brak warunku powinien być jednoznacznym argumentem. Nikt nie wydrze ich z ręki Pana Jezusa, nawet ja sam nie mogę się wyrwać z ręki Pana Jezusa. Mało tego, grecki oryginał, jak zwraca to wiele osób uwagę na to, które się znają na Grece, że w greckim oryginale jest to dosyć mocno pokazane, że czasownik, który tam jest użyty, jest to tak zwany czasownik zwrotny, zwrotny czasownik, czyli czasownik posiadający na przykład w polskim się. Uczyć się ma właśnie takie się, jest czasownikiem zwrotnym w takim układzie. I wtedy akurat w tym przypadku dosłowne tłumaczenie tego fragmentu z Jana powinno brzmieć: i żadna z tych owiec, i żadna z nich nie wyrwie się z ręki mojej. Czyli żadna z tych owiec się nie wyrwie z ręki Pana Jezusa Chrystusa. Owce to jest takie dziwne zwierzę, nieporadne. I chrześcijanie nie przypadkiem są do tych owiec porównani. Nieporadność owiec prowadzi do tego, że często pakują się w różnego rodzaju trudności te owce. Pakują się w kłopoty i wręcz te kłopoty często kosztują te owce życie. Mają te owieczki skłonności w pewnym sensie samodestrukcyjne i to czasami słyszy się opowiadania o tych zwierzętach i na przykład zdarza się, że jakaś owca nad przepaścią zgryzająca trawę widzi potem na przykład na półce skalnej trawę i ześliźnie się do tej półki skalnej, a potem nie potrafi już się wydostać z tej półki skalnej. Po prostu impulsywnie myśli, widzi troszkę trawy, więc na tę skarpę, na tą półkę skalną się ześliźnie, ale potem no, kończy się to tym, że sępy czekają, aż ona osłabnie. Jak już osłabnie, to ją sobie zjedzą, chyba że jakiś człowiek ją odratuje. To jest no, po prostu taka natura tej owcy. I jeżeli chrześcijanie są porównani do owiec, no to jest to właśnie niezbyt pochlebne z pewnego punktu widzenia. Taka owca potrafi zniszczyć samą siebie. Dlatego Pan Jezus Chrystus powiedział, używając czasowników zwrotnych tak zwanych, o których wcześniej wspomnieliśmy,
Moje owce nigdy się nie zgubią, bo daję im życie wieczne i żadna z nich nie wyrwie się z ręki mojej. Tak powinno to brzmieć prawidłowo. Moje owce nigdy się nie zgubią, bo daję im życie wieczne i żadna z nich nie wyrwie się z ręki mojej. I to widzimy jednoznacznie, że skoro Duch Święty mieszka w chrześcijaninie, no to nie ma możliwości, żeby chrześcijanin zginął. Nawet jakby bardzo, bardzo chciał w cudzysłowie, choć wiadomo, że nie będzie chciał. Według Słowa Bożego mamy żyć, mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, będzie je też pełnił do dnia Chrystusa Jezusa. Tak dokładnie Słowo Boże mówi, że mając tę pewność, że ten, który rozpoczął we mnie, w nas dobre dzieło, będzie to dobre dzieło pełnił, realizował aż do dnia Chrystusa Jezusa. Z tego powodu Jezus mówi: najpierw daję im życie wieczne. Potem, jak już powiedział, daję im życie wieczne, wspomina: i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. To oznacza, że nie możesz myśleć w ten sposób: wiem, że szatan mnie nie wydrze, nie potrafi tego zrobić żaden anioł, ani człowiek, ale ja sam chyba mogę. Gdyby to było prawdą, no to by każdy chrześcijanin zginął. Jeśli możliwe jest utracić zbawienie, to każdy to zbawienie utraci. I to jest bardzo, bardzo mocne stwierdzenie Pana Jezusa, potwierdzające, że Pan Jezus uczył nieutracalności zbawienia. Więc Bóg, zanim powiedział, że nikt nie wyrwie nas z Jego ręki, z ręki Bożej, powiedział: nie zginą na wieki. Nie zginą na wieki. Czyli to jest ta sama koncepcja. Nie wyrwie z ręki i nie zginą na wieki. Czy człowiek, podsumowując to pytanie, czy człowiek ma całkowicie wolną wolę? Czy człowiek ma całkowicie wolną wolę? Teoretycznie człowiek takim był, kiedy Bóg go stworzył. Ale czy tak jest dzisiaj? Czy tak jest teraz? No, Pismo Święte mówi w 2 Tymoteusza 2,26 dosyć takie ciekawe słowa. 2 Tymoteusza 2:26. I że wyzwolą się z sideł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli. Albo, jak mówi inny przekład, i że wytrzeźwieją z sideł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli. To jest właśnie bardzo ważne, żeby to rozumieć, że wyzwolą się z sideł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli. 2 Tymoteusza 2:26. I to wskazuje, że szatan zmusza niektórych ludzi do pełnienia jego woli. Może i ty masz takie pytanie: jak to? Szatan zmusza nas do pełnienia swojej woli? I tutaj jednoznacznie musimy to porównać z Rzymian 6:16. Rzymian 6 rozdział, 16 werset. Czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni, czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku
sprawiedliwości. Zatem Rzymian 6,16 uczy nas, że człowiek jest niewolnikiem grzechu i szatana. Nie jest zatem w pełni wolny. I kiedy Ewangelia dosięga człowieka, to taki człowiek, który słyszy Ewangelię, zostaje oświecony, znów ma możliwość wyboru. Jeśli zdecyduje się iść za Panem Jezusem Chrystusem, otrzyma to samo życie wieczne, które jest w Synu Bożym, razem ze wszelkimi konsekwencjami, jakie to ze sobą niesie. To, że człowiek od chwili nawrócenia jest przykuty pewnymi łańcuchami, związkami miłości do stóp Zbawiciela i taki człowiek nie chce mieć wolnej woli, jest to po prostu znany, powszechnie wiadomy fakt. Chrześcijanin każdy jest szczęśliwy, że może być niewolnikiem Chrystusa. I tak pisał m.in. apostoł Paweł o sobie. Więc generalnie, co do zasady, być niewolnikiem Chrystusa to jest bardzo zaszczytna funkcja. Być niewolnikiem Króla Królów to jest generalnie zaszczytna, wspaniała rzecz, uczniostwo. I teraz, jeżeli mamy kwestię zbawienia, to zbawiony jest każdy, kto uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa. Ale nie ma potem próżni. Każdy chrześcijanin zamieszkany jest przez Ducha Świętego, a ten Duch Święty wykonuje pewną pracę i zachęca ludzi, by stawali się podobni do Chrystusa, mieli Jego jak najwięcej cech. Ale to nie jest warunek zbawienia i nie jest to warunek utrzymania zbawienia. Jest to po prostu przywilej być niewolnikiem Chrystusa i realizować się w Królestwie Bożym. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do czytania Biblii, Słowa Bożego. Czytaj Biblię, skrytka 31 63 500 Ostrzeszów, telefon 739-089-088, e-mail czytaj.biblie@onet.pl. No więc zachęcam też do zamawiania u mnie Nowego Testamentu, bezpłatnie, bez żadnych zobowiązań. Jeżeli masz życzenie otrzymać, to napisz, jakiej postaci, gdzie, jak sobie życzysz otrzymać, a ja spróbuję, lub ktoś, kto będzie bliżej Ciebie mieszkał, dostarczyć Ci jakoś tę Biblię Nowego Testamentu. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Bogiem.